Działdowo jest w trakcie wymiany sieci wodociągowej. Jaki ma to wpływ na wodę z kranu? Te modernizacje, które w zeszłym roku prowadziliśmy na stacji uzdatniania wody, sprawiły, że nasza woda, tak jak i poprzednio, obecnie również spełnia wszystkie wymagania przewidziane prawem i nadaje się do bezpośredniego spożycia przez mieszkańców. Lepiej o pracach remontowych w swoim mieście wiedzieć. Często wiążą się one z objazdami. Aktualne zadania dobiegają końca na trzech ulicach. Kończymy pomału zadanie, które polega na wymianie tego wodociągu w ulicach Budowlanej, Sportowej i Wolności. Natomiast nasze siły teraz zrzucone zostały i tam w technologii bezwykopowej już prowadzimy pracę na odcinku ulicy Leśnej. Już są punktowane kolejne arterie komunikacyjne wymagające ingerencji. Takich zadań będzie więcej na osiedlach domków jednorodzinnych, ale przede wszystkim w centrum. Przyłącza są bardzo stare, są przedwojenne i tam musimy również na Starym Mieście położyć spory akcent i w najbliższych latach również będziemy się na tym skupiali, żeby tam, gdzie przede wszystkim będą drogi modernizowane, za przykład w tym roku możemy podać ulicę Wolności i Młyńską. Dążenia zmierzają ku wymianie większości miejskiej armatury. Nowa będzie służyła mieszkańcom przez długie lata.